12 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Salonu Don Bosco-Ostróda. W Centrum Użyteczności Publicznej spotkali się zawodnicy, rodzice, trenerzy i przyjaciele stowarzyszenia. Ostatni miesiąc w roku był dobrą okazją do zaprezentowania tegorocznych sukcesów. Drużyny Don Bosco w rozgrywkach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w kategorii młodzików, orlików i żaków zajęły pierwsze miejsca. No, ten rok to na pewno wielkie pasmo sukcesów, 2013. Przede wszystkim stawiamy na dobrą zabawę wśród naszych zawodników. W klubie jest 120 zawodników trenujących, 5 grup trenujących. Organizujemy wiele turniejów, dzieci wyjeżdżają na turnieje piłkarskie, bawimy się. Każdego roku stowarzyszenie organizuje turniej rodzinny, podczas którego opiekunowie spędzają aktywnie czas wolny ze swoimi dziećmi. Jak podkreślają rodzice, współpraca z trenerami i zarządem układa się świetnie. Dzieje się bardzo fajnie, syn trenuje od 5 lat, no to będzie już 5 rok, także jesteśmy zadowoleni strasznie z tego, co się dzieje w klubie, jak to się wszystko odbywa. Bardzo nam się podoba to, że aktywnie spędzają czas, nie są to tylko treningi, ale wyjeżdżają też na jakieś obozy piłkarskie, spędzają też wakacje razem czas, więc to widać, że to nie chodzi tylko o piłkę, ale o coś więcej i o to nam chodzi. Nam się to bardzo podoba jako rodzicom. Bardzo stowarzyszenie mi się podoba, ponieważ atmosfera, jak i integracja rodziców jest w jak najlepszej wierze, ponieważ są różne, że tak powiem, turnieje organizowane też przez Salosa i na takich imprezach typu turniej rodzice się, że tak powiem, integrują bardziej. Stowarzyszenie powstało w maju 2005 roku. Obecnie na treningi uczęszcza blisko 120 chłopców, którzy nie tylko na boisku spędzają wspólnie czas. Don Bosco trenuję od 2 lat. Jestem w grupie młodzik. No super jest po prostu. Wyjeżdżamy na dużo turniei. Za tydzień właśnie wyjeżdżamy też. No zdobywamy różne miejsca, na obozy jeździmy. Są organizowane co miesiąc zebrania, tam msze, przychodzimy, no po prostu jest super. Na wigilijnym spotkaniu nie zabrakło prezentów, każdy z zawodników otrzymał słodycze i klubową czapkę.